Tak w ogóle to jestem w mieście, które nazywa się Wickenburg, czy jakoś tak. Jest bardzo dużo takich miejscowości tutaj w tej części Arizony, które mają tak jakby niemieckie korzenie w nazwie. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Może kiedyś się tutaj osiedlało bardzo dużo Niemców. Teraz nie wiem, jak to wygląda. Miasto, no jak każde takie miasto właśnie tutaj na terenie jakby południowej Arizony. Bardzo dużo pól uprawnych, bardzo dużo pick-upów, bardzo dużo krów, ale same domy tutaj właśnie w Wickenburg, czy jakoś tak to się wymawia, są bardzo ładne. Duże, ogromne chaty z dużą ilością kaktusów na, tak naprawdę na posiadłości, ale to jest związane z tym, co wam pokażę dosłownie za chwilę, bo zmierzam w tym momencie do starego górniczego miasta, w którym odkryto kiedyś bardzo dużo złota i podejrzewam dlatego tutaj widać to bogactwo w mieście. Jest bardzo dużo takich biznesów tutaj przy drodze, które właśnie wyglądają jak wyjęte z filmów westernowych. Do tego jeszcze te ogromne kaktusy nadają tym budynkom jeszcze lepszy po prostu klimat. Widzicie, prosta naprawdę miejscowość. To mi się wydaje, że to jest główna ulica, tak jak patrzyłem po mapie. Więc tutaj macie większość sklepów, ale wcześniej jak wjeżdżałem do tego miasta, no to naprawdę te domy były przepiękne. No i dojechałem, moi drodzy. Jestem w tym momencie w miasteczku, które nazywa się Vulture City. Jest to tak naprawdę dalej działająca kopalnia złota. Mieszkają tutaj również ludzie, ale jakby w drugiej części tego miasta. I jest też właśnie taka część miasta dla turystów, gdzie znajdują się bardzo stare budynki, stare samochody, stary sprzęt górniczy, więc można tutaj przyjechać, obejrzeć sobie to. To się różni troszeczkę od tych miast, które wam pokazywałem wcześniej, ze względu na to, że tutaj, żeby po prostu to pozwiedzać, no to trzeba niestety zapłacić. Niedużo, ale moim zdaniem warto. Samochód zaparkowany tam z tyłu, a ja idę teraz tutaj do kasy zapłacić i potem idziemy zwiedzać tutaj to górnicze miasteczko. A więc tak, spójrzcie, za mną znajduje się tutaj ta budka, w której się płaci za wstęp tutaj do tego miasta. Miasto jest własnością prywatnej rodziny, która zajmuje się jakby odbudową tych budynków i utrzymaniem ich w takim stanie, w jakim one zostały po prostu pozostawione wtedy po dawnym tym mieście kopalnianym, w którym właśnie odkryto złoto. Ale po drugiej stronie możecie zobaczyć, tam kurz się unosi. Tam znajduje się dalej aktywna kopalnia, która została otwarta całkiem niedawno, bo znaleziono nowe złoże złota i wydobywają tam złoto. Ponoć jeżeli podejdę sobie pod granicę tutaj tej posesji właśnie tego miasta Vulture City, to będę w stanie zobaczyć, jak mniej więcej oni tam pracują, więc postaram się wam to również pokazać. Duży plus jest taki, że można wejść praktycznie do każdego budynku. Wstęp do tego miasta jest trochę drogi, bo kosztuje $15, ale dostajecie taką mapkę z wypisanymi właśnie 16 budynkami. Wszystko jest tutaj zaznaczone i macie również historię tego miasta, więc zaraz sobie to przeczytam. Mniej więcej wam powiem, co, jak, gdzie i ile tutaj właśnie znaleziono złota i zobaczymy, jak to miasto wygląda. Spójrzcie na to, jaki ten kaktus jest przeogromny. To jest dla mnie po prostu fascynujące,
jakie one ogromne rosną. Macie tutaj dla porównania trochę sprzętu górniczego i tutaj ten office i ten kaktus no ma spokojnie ze 20 kilka metrów. Gigantyczny jest, a są jeszcze większe. Wystarczy się rozejrzeć tutaj po tym terenie i widać, ile ich tutaj jest. No i tak, możecie sobie właśnie wejść na przykład tutaj do garażu. Oczywiście wszystko na własną odpowiedzialność. Budynki niby są odrestaurowane, ale jeżeli coś się zawali, no to oni nie ponoszą odpowiedzialności za to. I możecie zobaczyć, ile jest fajnych takich artefaktów z przeszłości. Mi się bardzo podobają takie te oryginalne, stare, metalowe plakaty, nie wiem jak to nazwać, banery. Super to po prostu wygląda. Macie stare puszki z olejem. Ciekawe, czy jest jeszcze olej. O kurde. No, w tej jest normalnie olej jeszcze. Z tego, co tutaj właśnie wyczytałem w tej takiej małej książeczce, którą wam dają, to miasto zostało odkryte, a raczej kopalnia została odkryta w 1863 przez Henry'ego Wickenberga. Stąd też miasto Wickenberg ma swoją nazwę od tego kolesia, który po prostu tutaj się sprowadził jako pierwszy, znalazł tą kopalnię i założył to miasto i potem założył również Wickenberg, czyli to takie ładne miasto, w którym byłem przed chwilą. Tutaj, jeżeli chodzi o to górnicze miasto, to od 1863 nieustannie jest wydobywane złoto. Zmieniały się tylko właśnie firmy, które się tym zajmowały i w tym momencie, no nie wiem jaka to jest firma, ale mieli delikatną przerwę jak każde takie miasto w trakcie II wojny światowej ze względu na to, że poszedł po prostu ogólny rozkaz taki w Stanach, żeby zaprzestać wydobycia złota, srebra, platyny i tym podobnych metali. Skupiono się na innych rzeczach w tamtym czasie i dużo miast właśnie takich górniczych w trakcie II wojny światowej niestety nigdy nie wróciła do swojej świetności. I właśnie taką historię ma miasto Vulture. Po prostu po II wojnie światowej ta osada została opuszczona i potem wznowiono wydobycie tutaj złota w tej kopalni, ale już to było po prostu inaczej zorganizowane. Tutaj już nikt po II wojnie światowej nie mieszkał. Nie wiem, czy widzicie za mną, ale są takie bardzo ciemne, burzowe chmury i jadąc właśnie do miasteczka Vulture, cały czas po drodze padało. Z przerwami co prawda, ale w pewnym momencie padało dosyć ostro i świecił się znak przy drodze ostrzegający o flash floods, czyli tych takich spontanicznych powodziach, bo teren, przez który właśnie przejeżdżałem, był jakby w takim kanionie, więc zastanawia mnie, czy coś z tego się dzisiaj właśnie urodzi z tych chmur, czy po prostu przeminą i nie będzie tutaj padało, bo z kolei z drugiej strony widzicie, jest bardzo ładna pogoda. Nie chciałbym, żeby cały czas padało, bo miejsce kempingowe, które znalazłem, jest naprawdę genialne. Zajdziemy teraz na stację benzynową, zobaczymy jak to wygląda. Fajne, że tutaj można sobie to wszystko właśnie podotykać. Zobaczcie, stara kasa taka. Ciekawe, czy ona działa. No to nie wiem, jak to się tego używało w ogóle. No nie wiem, no ale tak to wygląda, zobaczcie sobie, tu był pewnie sklep, tutaj biuro właściciela albo jakiś warsztat i nawet zobaczcie, jeszcze jest łazienka w oryginalnym stanie, tak jak to wyglądało. Pamiętajcie, że to nie jest na maksa stare, to ma zaledwie 110 lat. Spójrzcie, jaka fajna butelka, to chyba jest butelka po perfumach Rolls Royce. Avon, Tywin's Aftershave, no, spoko, taki samochodzik. A tutaj macie jeszcze starszy sprzęt górniczy, to był taki bęben, przez który właśnie przepływała woda z urobkiem i on był jakby odsiewany, większe kawałki w jedno miejsce, mniejsze do innego miejsca i potem też właśnie woda płynęła tutaj normalnie jakby taką rynną i tutaj również to było wszystko przesiewane. No fajnie to zobaczyć, jak to kiedyś ludzie robili. Zobaczcie, macie tutaj też kolejny jakby sprzęt górniczy i bardzo stare zdjęcie. Ciekawe, czy jest tu jakaś data. Nie widzę niestety. A jest. 1913.
macie kolesia, który właśnie pracował przy tym sprzęcie. Spójrzcie, to jest na przykład bardzo ciekawe, bo macie pokazane tutaj, jak górnicy wiercili pod dynamit normalnie w tych kopalniach. Macie tutaj pokazane wiertło, a raczej wiertarkę. Tutaj wiertła, które są niesamowicie ciężkie i wiertarka stoi akurat tutaj. No i macie zrobioną jakby taką, wiecie, pokazówkę. Tutaj jest kilka dziur wywiercone, położony jakiś tam plastikowy dynamit, ale wyobraźcie sobie, jakie to musiało być głośne, kiedy na przykład górnicy byli w środku, w ciasnym tunelu pod ziemią i takie wiertło non-stop chodziło. No kurde, powiem wam, podziwiam tych ludzi, no ale jednak ich praca zaowocowała, bo znaleźli tutaj niesamowicie dużo złota. I fajne jest, że są właśnie takie stare zdjęcia, co prawda niektóre bardzo niewyraźne, niektóre odrobinę lepsze, ale fajnie to po prostu zobaczyć. Do tego macie tak naprawdę dużo innych tutaj zdjęć z tej kopalni. Tutaj cały jakby wyciąg, tory normalnie, gdzie wagoniki wyjeżdżały. A tutaj macie kawałki właśnie takich próbek, które były wiercone w skalę, żeby zobaczyć, czy jest tam właśnie złoto. I możecie sobie nawet to dotknąć, co jest moim zdaniem bardzo fajne, że to jest wszystko tutaj takie interaktywne. Można sobie to podotykać, zobaczyć. No fajnie to wygląda. Nigdy takiego czegoś nie widziałem tak naprawdę. Tutaj normalnie kończy się jakby posesja tej rodziny, na której znajduje się to stare miasteczko. Te 16 budynków. I tutaj już normalnie jest teren kopalni. Widzicie, tam akurat zalewają taką tą ciężarówkę z beczką, żeby polać drogi, żeby się nie kurzyło, i tam normalnie jest wydobywane złoto. Jest to w tym momencie kopalnia odkrywkowa, nie ma tam żadnych tuneli, do których górnicy wchodzą, po prostu jest wybierana ziemia z góry, przesiewana, wiecie, przerabiana i odkładana w innym miejscu, usypywana na kolejną górkę. Ten budynek to już jest po prostu genialny. Spójrzcie na to. Pełno takich różności na ścianach, które można podotykać, pobawić się tym tak naprawdę. To jest fajne właśnie takie interaktywne muzeum. Macie nawet stary taki fortepian. Ciekawe, czy... O kurde, gra. No ja nie potrafię grać, więc nie będę brzdękolił, ale gra. Weber, New York. Tutaj macie dużą taką gablotę z kruszcami właśnie, które były wydobyte z tej kopalni wcześniej. Różnego rodzaju sprzęty. Tutaj się można wpisać do książki. Spójrzcie na to. Stare takie butelki na przykład z Coca-Coli. O! Bardzo fajna. Dużo ludzi zbiera na przykład takie rzeczy. Zabawki z tamtych czasów. W sklepie kowala oczywiście też olej. Widzę, że bardzo dużo tego oleju tutaj znaleźli. A tam macie nawet filtry do oleju, do samochodów. Spoko. A w środku to wygląda w ten sposób. Nie wiem, co to jest za sprzęt. Nie chcę tutaj zgadywać. Ale tutaj powinno być... A jest tutaj Chicago Pneumatic Air Compressor, czyli po prostu kompresor pneumatyczny, ale ogromny. Zobaczcie, co miniaturyzacja zrobiła przez ostatnie 100 lat. No, kiedyś to był taki przeogromny sprzęt. A tutaj pode mną możecie zobaczyć szyb kopalniany o głębokości 135 stóp. Tam wiszą takie światełka
Mam nadzieję, że będzie to widać na kamerze. To jest niesamowicie głębokie. Stamtąd właśnie było wydobywane złoto i srebro tutaj w mieście Vulture i potem było po prostu przerabiane już tutaj na terenie tego miasta, na terenie starej kopalni. A jako taką ciekawostkę, to spójrzcie na to. W latach 1908-1916 złoto za uncję kosztowało $20.67. W tym momencie to jest prawie $2000, a srebro $2 do $3 za uncję i srebro w tym momencie kosztuje około $28 za uncję. To są ceny z 2020 roku, więc no to się odrobinę zmieniło, ale zobaczcie, że złoto, które zostało tutaj wydobyte wtedy, w tamtych czasach, było warte $2 miliony. To teraz sobie policzcie, ile to wszystko teraz kosztuje. W szczytowym momencie tego miasta właśnie Vulture mieszkało tutaj do 5000 ludzi. Byli to głównie górnicy, właściciele różnego rodzaju biznesów, takie jak stacja benzynowa, sklep, przychodnia, szkoła i tym podobne właśnie biznesy. Ale no z tak dużej tak naprawdę osady zostało tak niewiele, bo te 16 budynków, które tutaj się znajdują na tej posesji, to są jedyne budynki, które właśnie udało się jakby odzyskać, odrestaurować. Tak jak widzicie, wszystkie budynki mają pozakładane nowe dachy i no już pordzewiały te dachy, wyglądają dosyć dobrze, jakby wkomponowują się tutaj w klimat tego miasta, no ale i tak widzicie, jak to wygląda. A tutaj możecie zobaczyć taką właśnie windę, którą górnicy zjeżdżali na dół, tam właśnie do tej dziury, ale powiem wam, że osobiście chyba czułbym się bezpieczniej w tym koszu do wyciągania tego urobku z kopalni niż w tej windzie. Taka jakaś trochę niestabilnie wygląda. Akurat przejeżdża wywrotka z urobkiem z kopalni, co pewnie jedzie gdzieś tam do przesiania i miała bardzo fajną flagę. Takie hasło teraz jest bardzo popularne w Stanach, związane z naszym prezydentem. A tutaj kolejny budynek, też bardzo pięknie odrestaurowany. Jedno takie wielkie pomieszczenie zrobione. I macie właśnie meble, ubrania. Możecie sobie zobaczyć, jak to w tych wczesnych latach 1913 wyglądało. W co ludzie się ubierali. Spójrzcie na przykład na tą torebkę, ale to jest ciężkie. Suknia ślubna, fotele. No bardzo ładnie to. Trochę ten budynek przypomina kościół, tak? Zobaczcie, tu jest kapliczka zrobiona normalnie. Ławki kościelne. Tutaj kilka tych ostatnich budynków, widzicie, że już to nie są drewniane budynki, tylko ten jest odlany akurat z betonu. Tamten jest zrobiony z cegły, tutaj macie cegłę obitą drewnem, więc te się zachowały trochę lepiej. I tu akurat facet cały czas pracuje nad tym budynkiem, ale tam też za chwilę zajrzymy. Ale to jest klimat. Kurde. O, zobaczcie, mapy stare. Ciekawe, czy jest mapa Europy gdzieś. Zobaczcie na to, jak Polska wyglądała tutaj na tej mapie. Który to jest rok? Jest tutaj napisane? Nie widzę nigdzie. No nie, nie widzę, ale możecie zobaczyć. Nie mieliśmy dostępu do morza. Ten budynek został zbudowany w 1884. Tutaj już nie bardzo można wszystko dotykać. Jest to odgrodzone. Ale możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tam jakieś fiolki, a no dlatego pewnie odgrodzone, bo zaraz by to ktoś potłukł. A bez sensu, no można z daleka po prostu popatrzeć. To tu macie próbki ziemi z kopalni. A tutaj taka ciekawostka, zobaczcie,
drzewo, na którym zostało powieszone 18 osób za kradzież, morderstwa i tym podobne przestępstwa. Drzewo jest niesamowicie stare, kruche, popodpierane gdzie się da, ale no tutaj ich po prostu wieszano. Taka ciekawostka. A tutaj możecie zobaczyć gabinet lekarza z tamtych czasów. Obrazy, tam piecyk w rogu. Zobaczcie na wózek w ogóle z tyłu, jak to wyglądało. A tutaj jaka przyjemna kuchnia. Fajnie to wszystko wygląda, te stare sprzęty. Te manekiny są takie trochę creepy. Ten i na przykład ten. Ale reszta bardzo mi się podoba. Takie ręcznie robione koce z wzorami właśnie rdzennych Amerykan są niesamowicie drogie. Ten nie jest chyba ręcznie robiony, ale i tak. Ona leży sobie tutaj tak o po prostu. Macie ubrania z tamtych czasów, garnitury. Tutaj jakieś, podejrzewam, że to są kostiumy do przedstawień jakichś. Wtedy też taką rozrywkę mieli. Spójrzcie, tutaj jest jeszcze więcej zdjęć z tamtych czasów. Głównie kopalni, trochę ludzi. Bardzo fajnie to wygląda. W ogóle ubrania z tamtych czasów to jest coś egzotycznego dla mnie. Ale fajnie, no. Tak jak już wam powiedziałem, polecam odwiedzać takie miejsca. Bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. Got a new job and moved uptown. I bought you everything.